Kochani, sezon ślubny zbliża się wielkimi krokami i bardzo ważne jest, żeby w tym szczególnym dniu nie tylko panna młoda wiedziała, w co się ubrać, ale także goście weselni, żeby czuli się komfortowo i elegancko. Na zewnątrz zaświeciło nam pięknie słońce, a co to oznacza? Że w całej Polsce ruszają z kopyta przygotowania do wielu ślubów i wesel. I dziś pokażemy Wam, jak zachwycić gości weselnych swoją stylizacją. I zaczniemy od stylizacji dla pań. Otóż. Zapraszamy. Piotrze, w swoim programie Salon Sukien Ślubnych ubierasz panny młode, ale nie możemy zostawić bez pomocy gości. Przecież to jest bardzo ważne, żeby ładnie wyglądać. Okazujemy tym szacunek parze młodej, ale też dobrze się czuć. No tak, na co dzień obracam się jedynie w odcieniach bieli, ekry, kości słoniowej i off-white'u. Dzisiaj zrobiło się tutaj bardzo różowo. A umówmy się, że jest to wydarzenie dość ważne dla pary młodej, ale też i ważne dla ich gości. I ci goście też chcą pięknie wyglądać i dobrze się czuć i przede wszystkim wspaniale się bawić. To w co powinnam się ubrać, w co powinna się ubrać kobieta, która wybiera się na wesele? Na co powinna zwrócić uwagę, wybierając swoją stylizację? Trendy w modzie i trendy w modzie ślubnej trochę się rozmijają. Jednak w modzie ślubnej panuje kolor, od pasteli do mocnych odcieni. Najmodniejsze są róże, błękity, zielenie, pistacje, lekkie beże, ale też i wzorzyste kolory, kwieciste motywy, takie wiosenne, zwiewne. Wszystko to, co kojarzy się nam z piękną pogodą, z cudowną atmosferą, z taką atmosferą chilloutu i trochę takiego przyjęcia w ogrodzie. No bo jakby wesele, no to kojarzy nam się z taką, i sezon weselny to jest ten sezon od maja do października teraz już być może, więc jakby te ciepłe letnie miesiące. Zgadza się i każdy jednak liczy, że będzie to piękny, słoneczny i ciepły dzień. Chociaż ciekawostka, deszcz w dniu ślubu przynosi szczęście. Tak? Tak. To może. A wiadomo, zawsze po deszczu wychodzi słońce. Dokładnie. I takim idealnym kolorem, idealnym fasonem dla gościa weselnego, dla dziewczyny, która chce wyglądać elegancko, bo jest to bardzo dostojna uroczystość, bardzo elegancka i bardzo wyjątkowa, no, należy trzymać się kilku reguł. No musi być to coś wygodnego, bo spędzamy w tej sukience, najczęściej jest to sukienka, spędzamy w niej naprawdę wiele godzin. Będziemy w niej tak siedzieć, stać, długo stać, jeść, tańczyć, bawić się, no wszystko jest. Czyli ruchów podczas ograniczać nie powinno. Nie może ograniczać ruchów. A przy tym wszystkim musimy wyglądać schludnie i elegancko. Da się to połączyć? No wyobraź sobie, że da. To musisz mi pokazać. Proszę bardzo. Mamy tutaj wachlarz pięknych rzeczy i na pierwszy rzut ja bym zwrócił uwagę na to. Przepiękny kolor, mocny róż nie będzie robił konkurencji sukni ślubnej. No nie, zdecydowanie tego byśmy nie chcieli. Nie. Bardzo modny krój z takimi bufiastymi, trochę romantycznymi rękawkami. Te rękawki. On to jest wdzięczny akcent. Bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny akcent. Ale on się pojawia w sukniach ślubnych. On się już pojawia przede wszystkim w sukniach ślubnych. Wszystkie panny młode szaleją na punkcie opadających ramionczek, bufiastych rękawków, takich romantycznych akcentów. Jest to bardzo klasyczna, bardzo prosta sukienka o kroju dopasowanym z lekkim rozporkiem, który nadaje trochę seksapilu, ładnie udrapowana okolica dekoltu i biustu, która też fajnie podkreśla dekolt, zwraca uwagę na obojczyki i pięknie opadające rękawki, które możemy założyć na ramiona albo zrzucić je tak nonszalancko na ręce. Czyli właściwie dwie kreacje w jednej. Można lekko zmienić. Dokładnie, dokładnie. No i ten motyw drapowania, jeszcze chciałam do niego na chwilę wrócić, bo wiem, że w sukniach ślubnych kokardy są bardzo modne w tym sezonie i ta kokarda tutaj też poniekąd nam się pojawia, bardzo mi się podoba. To też jest taki trend, który lekko się tutaj przemyca w tej sukience. Czyli co, zaniesiemy naszej modelce, żeby nam zaprezentowała, jak się... Absolutnie tak, jest to pierwszy wybór i moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Tutaj trzeba tylko zagrać lekko dodatkami. Przy tej sukience możemy trochę poszaleć. Dobra, niosę.
Astka, chodź, pokaż nam się. Pokazuję się. No i jak ty się czujesz? Poszłabyś tak na wesele? Poszłabym tak na wesele. Jeszcze jakieś dodatki by się to chyba przydały. Do takiej eleganckiej sukienki możemy trochę przełamać tę elegancję. Spójrzcie na takie sandały z motywem kwiatowym. Wspaniale będą się komponowały w takiej romantycznej scenerii. Wiosennego wesela. Ogólnie prawda? Jest taka romantyczna trochę, kobieca bardzo, tak. Ale i trochę romantyczna. Żeby było jeszcze bardziej romantycznie, dodałbym na głowę taką delikatną, biżuteryjną opaskę. To nam załatwi już sprawę jakiejkolwiek biżuterii. Już nie musisz zakładać kolczyków ani naszyjnika, ale jeśli masz ochotę, oczywiście możesz. Czego nam brakuje? Torebki. Ciebie, Kasiu, poproszę o tamtą złotą torebkę, która wisi na tej pięknej, wzorzystej, kwiecistej sukni. I rzeczywiście tutaj mamy i taki zestaw biżuterię. Uzupełni nam tę sukienkę w biżuterię, motyw kwiatowy i przygotuje cię do wspaniałej nocy i wspaniałej zabawy weselnej. To ja chcę zobaczyć. Idziemy testować. Tak. Całej okazałości teraz Nastka. Proszę bardzo. Tu już mamy w pełni uzupełnioną, dopełnioną stylizację na ślub i wesele. Tak naprawdę niczego nam tu nie brakuje. Wskoczył nam jeden ekstra element. Okazało się, że ta torebka ma genialne rozwiązanie z jej zapięciem, bo ukryty jest w tej torbie pierścionek. No właśnie, chciałam mówić, że widzę, że pojawiły się dodatkowe elementy. Bardzo wygodny dodatek. Nie dość, że torebka jest już biżuteryjną torebką, to ma jeszcze ekstra pierścień. I to taki konkretny. No i rzeczywiście te buty, o których rozmawialiśmy, sprawiają, że ta sukienka zyskuje takiego dodatkowego smaczka, że rzeczywiście w tych weselach bardziej w stylu boho i delikatnych też świetnie się sprawdzi. Tak, te buty nadały tej stylizacji takiej lekkiej nonszalancji. Piotrze, to jest taka bardzo elegancka, ale też mam wrażenie uniwersalna stylizacja. Ciekawa jestem twoich kolejnych propozycji. Druga będzie... Poczekaj, Nastka. No dobrze. Będziesz miała niespodziankę. Wróć Dobra. Proszę do przymierzalni, za chwilę do ciebie przyjdę. Piotrze, rzeczywiście ta pierwsza propozycja byłaby taka bardzo elegancka, a ja jestem ciekawa, co założyć na takie wesele w stylu boho. Wiem, że wciąż te śluby w stylu boho panny młode bardzo kochają. I w co się ubrać, żeby było wygodnie, ale też żeby pasowało do okazji, no bo taka sukienka bardzo elegancka w stodole może się nie obronić. Racja, no właśnie to też jest drugi element, na który trzeba zwrócić uwagę, kiedy wybieramy kreację. I zarówno dla panny młodej, i dla gościa, czy dla świadkowej, czy dla mamy panny młodej. Gdzie ta impreza będzie i w jakim klimacie się odbywa? Bo nie wszystkie wesela są super eleganckie w pięknych pałacowych wnętrzach czy cudownych ogrodach. Czasami te wesela są też w stodole, tak jak mówisz, na łące, na plaży, czy nawet jeżeli para młoda wybierze sobie styl boho, który jest szalenie popularny, nadal, a bardzo często narzuca też gościom dress code. I niekoniecznie muszą to być cekinowe suknie, eleganckie, jak do opery. Czasami wystarczy coś bardziej zwiewnego, coś bardziej takiego romantycznego i wtedy świetnie sprawdzą nam się motywy roślinne na tkaninie. Tak, to wyobrażam sobie. A żeby było w ogóle jeszcze tak trochę na przekór tej modzie ślubnej, to zaproponowałbym tym razem spodnie. O! I to. Wybrałem taki zestaw, bardzo prosty z pozoru, bo są to szerokie, eleganckie jednak spodnie w kant. Mm-hmm. Pięknie wydłużą nogi. Ale piękne mają jasny rzeczywiście kolor. To tak, jest... mają taki piękny, kremowy kolor. Bardzo elegancki i bardzo szykowny. A do tego dość taki frywolny top, odsłaniający brzuch z bufiastymi rękawkami. On też jest pięknie skrojony przy dekolcie. To jest ten motyw, tak, o którym mówiliśmy przy poprzedniej kreacji. O, i czuję, że jest podklejony, czyli się będzie super trzymał. Ten top ma krój gorsetu. Co prawda nie jest usztywniony fiszbinami, ale jednak jest skrojony jak typowy gorset. Więc bardzo pięknie opina sylwetkę, podkreśla talię, pięknie podkreśla biust, no i zwraca uwagę również na dekolt. Odsłania też trochę brzucha, więc to już jest taka propozycja dla bardziej wymagającej sylwetki.
czyli dość odważnych gości. I odważnych gości. Do takiej stylizacji fantastycznie sprawdzą się ciężkie buty na wysokich klockach, na dużej koturnie i na przykład na wesele w ogrodzie słomiany ogromny kapelusz. Dodatki mi pokażesz za chwilę, jak Nastka przymierzy, bo bardzo jestem ciekawa, jak będzie w tym wyglądała. Przekonajmy się o tym w takim razie. Idę. Proszę. Co, sprawdźmy, jak Nastka prezentuje się w tej nietypowej stylizacji ślubnej. No, jestem bardzo ciekawa. Zapraszamy. Tararam. No, tararam. Jest wow, chociaż czekam na dodatki. Jestem ciekawa, jak ozdobić biżuterią. Ta stylizacja jest bardzo spokojna. To jest też strój, w którym mogłabyś pójść w sobotę na kawę z koleżankami. Śmiało, prawda? Ale na ślub na łące, czy w pięknym ogrodzie, w aranżacji boho, świetnie się sprawdzi. Ja bym podbił tę stylizację takimi biżuteryjnymi, błyszczącymi, ciężkimi butami na klocku. No właśnie wspominałeś o tym klocku i o platformie, że z tą stylizacją tak świetnie będzie wyglądać. Do takich szerokich, trochę za długich spodni świetnie wyglądają ciężkie buty. Więc to jest numer jeden. Dodałbym torebkę, która ma ten sam wzór, który mamy na topie. Proszę bardzo. Już mamy ten kwiatowy motyw, który nam się przewija w tej stylizacji. Podbijmy go jeszcze takimi kwiatami kolejnymi. Tak. I rzeczywiście przy rozpuszczonych włosach to ładnie wydłuży owal twarzy. Taki kolczyk pięknie wydłuża nam linię szyi, podkreśla nam obojczyki, dekolt. Ja jestem bardzo ciekawa, jak będziesz wyglądała w całej stylizacji. Pokaż nam się. Pokaż nam się za chwilę. I jak się czujesz? Bardzo dobrze, bardzo wygodnie w spodniach. Myślę, że idealna stylizacja na wesele i na dobrą zabawę. Prawda? Tak. W takiej stylizacji można swobodnie przetańczyć całą noc. No i szansa na to, że torebka zaginie gdzieś na sali, jest niewielka, bo na pewno żadna pani nie będzie miała podobnej. I ja przyznam szczerze, że jestem zafascynowana tymi kolczykami, bo te takie kwiatowe wzory mi bardzo w tym sezonie leżą i bardzo mi się podobają. No i te rękawy to jest takie bardzo niecodzienne i nieoczywiste, że jednak tutaj linia dekoltu jest odkryta. Tak, cała linia dekoltu jest odkryta, tak jak w sukienkach gorsetowych, a mamy bardzo dopasowany top, widzisz, że on układa się w linię gorsetu, odkrywający trochę brzuch, dopasowane w spodnie do linii biodra, potem luźno, szeroko opuszczone do dołu, więc ten bufiasty rękaw, taki romantyczny, zwiewny, świetnie się komponuje. No i buty, które wydaje mi się, poprawnie Naska, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że na takie wesele, na łące czy w stodole, które mają, umówmy się, dosyć wymagające podłoża do chodzenia, szczególnie w szpilkach, to wydaje mi się, że takie sandały na platformie, na klocku jakby ułatwią nieco tą komunikację. Są bardzo wygodne i stabilne. O, no proszę. No dobrze, to mamy chyba już. Chyba nam się udało. Znowu, bez zaskoczenia. Mamy stylizację elegancką, mamy stylizację bardziej boho. I tak, ja teraz jestem ciekawa, jaka będzie trzecia stylizacja. A to będzie niespodzianka. Rozmawialiśmy o tym, że często to jest niepożądany efekt, kiedy gość przychodzi na wesele ubrany w jasną, białą prawie kreację, ale wiem, że są panny młode, które życzą sobie takiego total white wesela. Na przykład Marina Łuczenko zdecydowała się na takie wesele. Rzeczywiście jest taka tendencja od wielu, wielu lat, że dwa kolory są wykluczone na ślub i wesele. Jest to biel zarezerwowana dla panny młodej i czerń z racji tego, że kojarzy się zupełnie z inną ceremonią, raczej pogrzebową. Ale ja też uważam, że ta czerń jest tak niesłusznie traktowana, bo to wciąż taki bardzo elegancki kolor. Mała czarna to klasyka elegancka. Ale wiesz, małą czarną zakładasz na wyjście do teatru czy na jakiś koktajl party częściej niż na wesele. Na weselu jest jednak taka bardzo wesoła atmosfera. Ale jak zwykle od każdej reguły można znaleźć wyjątki. I tak jak wspomniałaś o weselu Mariny, moja znajoma też zażyczyła sobie bardzo innego dress code'u na swoim ślubie i weselu i poprosiła wszystkich gości, żeby ubrali się na biało, kremowo, ekri, na jasno. Nie pastelowo, na bardzo jasno.
I mam tutaj taką jedną bardzo piękną sukienkę. Spójrz, która naprawdę ma przepiękny fason, jest bardzo oryginalna, asymetryczne ramionczko z taką draperią a la kokardą. Znowu bardzo wraca nam motyw kokardy. Na ramieniu. Odcięta w talii, więc pięknie podkreśla sylwetkę. Jest prosta, z wielkim rozporkiem udekorowanym falbaną wzdłuż całej spódnicy. I ten rozporek jest fantastyczny, bo jest taki nieoczywisty, w sensie dzięki tej falbanie on nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. Zakładam, że ta suknia on będzie pięknie pracować w ruchu. Zgadza się. No i ta falbana, która też pięknie podkreśli ruchy, ale poprawnie, jeśli się mylę, ta suknia to jest fantastyczna propozycja dla gościa weselnego, który idzie na wesele, w którym ten dress code jest tak ustalony, ale panna młoda też mogłaby wystąpić w takiej kreacji. Oczywiście, to wszystko zależy od charakteru całej ceremonii. Jeżeli to jest jakaś skromna ceremonia z obiadem tylko dla najbliższych, czy ślubem cywilnym, bardzo skromnym, to jest to świetna propozycja, żeby na własnym ślubie w takiej sukience wystąpić. Lub na przykład na tym drugim dniu, który zwany jest poprawinami, a też trzeba wyglądać. Trzeba. Zawsze jest to już bardziej swobodniejsza atmosfera. No nic, nie czekajmy, zobaczymy, jak Nastka będzie w niej wyglądała. A jest to bardzo naprawdę oryginalny i bardzo ciekawy fason. Nie mogę się doczekać. No, moim zdaniem to będzie prawdziwy hit. No, bardzo jestem ciekawa, jak to będzie się prezentować. Przekonajmy się, czy tak jest. Nastka? No. Jest, wow. Aż mi zabrakło. No tutaj możemy tylko zagrać biżuterią. Ja bym tu naprawdę pojechał z grubej rury i dał błyszczące buty. Proszę. A mieliśmy złote sandały, teraz idziemy w srebro. Mieliśmy złote, a do tej sukni będą też pięknie wyglądały złote sandały, ale ja mam pomysł na srebrną biżuterię, dobra, dlatego idę też w srebrne buty. Dołożymy sobie takie piękne, błyszczące kolczyki, a na rękę taki drobiażdżek delikatny. No, bardzo jestem ciekawa, jak to będzie się prezentowało. Nastka, przymierz proszę dla nas. Idziemy mierzyć. Pokaż się w pełnej okazałości. Jest naprawdę wow. Jest wow. Bardzo klasyczna i idealna na wesele. To jest suknia stworzona wprost na elegancki, piękny ślub. W innym kolorze byłaby też genialną propozycją dla każdej dziewczyny, która wybiera się na ślub. Ja jestem zafascynowana tym kolorem, bo on przepięknie też współgra z cerą. On bardzo ładnie pracuje ze skórą. Tak, to jest taki bardzo ciepły krem. Nie jest to biel, nie jest to ekry, więc ta sukienka nie powinna robić konkurencji pannie młodej. Bardzo za to pięknie podkreśla opaloną skórę, błękitne oczy Nastki, jej blond, piękne, długie włosy, no i jej genialną figurę. Długie rozcięcie robi niesamowite wrażenie. Nastka, a jak ty się czujesz w takiej kreacji? Bardzo dobrze. Podoba mi się, że jest też dopasowana, więc podkreśla figurę. Nie dziwię się. I można w niej przetańczyć całą noc? Dokładnie. Można przetańczyć, jest wygodna, nie krępuje i ruchu. Pięknie pracuje w ruchu też, bo to jest, tak, to ma znaczenie. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Pokazałeś nam trzy przepiękne stylizacje. Wiemy już, jak powinni ubrać się goście. A kiedy dowiemy się, jak będą ubierać się panny młode w tym sezonie? Tego dowiemy się już dzisiaj, w dniu naszej premiery. Dzisiaj startujemy z sezonem Salonu Sukien Ślubnych Polska. I w każdym z tych odcinków zobaczymy przeróżne stylizacje na przeróżne klimaty weselne. No ja się będą nie mogę doczekać. I glamour, i boho, i sielsko, i bardzo elegancko, i bardzo też nietypowo czasami, więc zapraszam. TVN Style, dzisiaj ruszamy z premierą nowego sezonu. Ja też zapraszam, dziękujemy bardzo, Nastka, bardzo ci dziękuję, Piotrze, bardzo ci dziękuję, to była ogromna przyjemność, a my się jeszcze spotkamy. Oczywiście, czekam na to.